Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór Państwu. Kłaniam się wszystkim i słuchaczom, i uczestnikom naszej dyskusji. Koncentrować się ona będzie zgodnie z zapowiedzią wokół profesora Stanisława Brygiela Żyć znaczy filozofować, wydanej przez Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Brzeskiego, które mam przyjemność reprezentować. Od razu praktyczna informacja. Tę książkę można zamówić na stronie internetowej NP14, czyli Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Zanim przedstawię uczestników dyskusji, pozwólcie Państwo, że kilka słów o samej książce. Jest ona tak zwanym wywiadem rzeką z profesorem Brygielem, filozofem, uczniem, przyjacielem Karola Wojtyły, założycielem Polskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie, wykładowcą uczelni polskich i zagranicznych, przede wszystkim zaś Instytutu Jana Pawła II na studiów nad małżeństwem i rodziną przy papieskim Uniwersytecie Laterańskim, którą to uczelnią jego nazwisko było i jest przez do tej pory kojarzone. Nie będę chyba, nie wyjdę na takiego, który kadzi panu profesorowi, ale nie ma chyba lepszego znawcy, myśli Karola Wojtyły, bo pan profesor czerpał wiedzę nie tylko z książek i publikacji, ale przede wszystkim z autopsji, z bezpośrednich rozmów. Musiały one być chyba bardzo ciekawe, te rozmowy z Karolem Wojtyłą, skoro kiedyś zimą w Parku Jordana w Krakowie tak się zagadali, że nie zauważyli, iż zamknięto bramę wejściową. Zmartwionego Stanisława Grygiela kardynał Wojtyła uspokoił. Nie martw się, znam tutaj górę w Płocie. Książka jest fascynująca, choć trudno szukać w niej sensacji. To pełna niespodzianek, taka podróż po życiu pana profesora. W życiu pięknym, szczęśliwym, spełnionym, pracowitym. Jego przyjaźniach z ludźmi wielkimi i mniej znanymi. Wypowiada, to jest bardzo ważne, moim zdaniem konieczne podkreślenia. Wypowiada się w niej filozof, naukowiec, ale czytać tę książkę może każdy. Bez przygotowania naukowego. Ja podczas lektury tej książki odczuwałem rozkosz intelektualną, estetyczną i etyczną. A gdybym miał najkrócej o niej coś powiedzieć, to jest to książka o mądrości serca, o której mówi psalmista: nałóż nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca. Mądrość, miłość, jeszcze dodałbym piękno. Zapewne tych wątków dotkniemy w naszej dyskusji. Chciałbym przedstawić uczestników. Zacznę od doktor Marii Zboralskiej, rozmówczyni profesora Grygiela, którym zawdzięczamy powstanie tej książki. Witam serdecznie pani Mario. Dobry wieczór panie przekazie. Pani doktor Maria Zboralska ukończyła teologię i językoznawstwo, a doktorat z teologii obroniła na Uniwersytecie Papieskim, jakżeby inaczej, Jana Pawła II w Krakowie. Była też stypendystką Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego i chyba mogę tak powiedzieć pani Mario, a profesor Grygiel jest pani mistrzem. Obecnie doktor Zboralska jest następcą redaktora naczelnego miłośnika ewangelizacyjnego Miłujcie się. Miłujcie się. To słowo miłość już padło. Jesteśmy w kręgu w przestrzeni miłości. Drodzy Państwo, witam serdecznie profesor Dominikę Żukowską-Gardzińską, teologa kultury, kierownika Instytutu Badań Naukowych Centrum Jana Pawła II w Warszawie, profesora w Instytucie Dialogu, Wiary i Kultury Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Profesor Dominika Żukowska-Gardzińska jest autorką i współautorką licznych publikacji analizujących nauczanie i twórczość Karola Wojtyły Jana Pawła II. Jedna z tych publikacji o dialogu w rozumieniu papieża, mnie i koleżanki z Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego wręcz zachwyciła. O tym będzie mowa w drugiej części dyskusji, którą poprowadzi właśnie profesor Dominika Żukowska-Gardzińska. No i wreszcie sprawca naszego dzisiejszego medialnego zamieszania, mam nadzieję udanego, profesor Stanisław Grygiel z Rzymu. Witamy serdecznie panie profesorze. Witam. Pozdrawiamy, ale pozwoli pan, że my jako panowie starej daty, odnoszący się z atencją do
pań. Zaczniemy tę rozmowę od dr Marii Zboralskiej. Pani Mario, czemu zawdzięczamy tę książkę? Zawdzięczamy tę książkę przede wszystkim zachwytem nad osobą, pana profesora Stanisława Grygiela. A tak mówiąc już bardziej konkretnie, pomysł na tą książkę zrodził się w roku 2012, latem, kiedy państwo Grygielowie spędzali wakacje w Krakowie, w mieście, w którym ja wówczas mieszkałam. A ponieważ mieszkaliśmy po sąsiedzku i pana profesora znałam już od jakiegoś czasu, to regularnie, można powiedzieć, miałam ten przywilej bycia gościem u państwa Grygielów. I w czasie jednej z takich spotkań sąsiedzkich rozmowa zeszła na temat dorobku pana profesora. Zwróciłam uwagę, że spośród wielu książek pana profesora o filozofii, o Janie Pawle II, czy o tajemnicy miłości, czy też kobiety, brakuje wywiadu rzeki. Pan profesor aktywnie odniósł się do tego pomysłu, ale powiedział mi, co jest, jutro o tym porozmawiamy. Przyznaję, że całą noc myślałam o tym, kto mógłby taki wywiad przeprowadzić z profesorem. Już miałam listę kilku osób, wydawało mi się to najbardziej kompetentne z racji doświadczenia czy innych umiejętności. I jakież było moje zdziwienie, kiedy następnego dnia pan profesor zaproponował, a nawet powiedziałabym po góralsku zdecydował, że to ja mam być tą osobą, którą ma przeprowadzić ten wywiad. No i tak zaczęła się ta przygoda, która została uwieńczona wydaniem książki pana profesora Żyć, to znaczy filozofować. Tak, a co pani doktor jest szczególnie bliskie właśnie w postawie i nauczaniu profesora Grygiela? Powiedziałabym, że to jest trudne pytanie, ponieważ jestem zafascynowana osobą pana profesora. To jest tak jak pewien dyrektor teatru w czasie premiery sztuki Szekspira powiedział, że dla teatru granie Szekspira jest święte. Więc powiedziałabym, że rozmowa z taką osobą jak pan profesor jest świętym dla redaktora. Natomiast jeżeli już to mówiąc bardziej konkretnie, składając to na język konkretnych przykładów, powiedziałabym, że jestem zafascynowana wielką wdzięcznością, jaką pan profesor ma wobec osób, które spotkał na swojej drodze. Tym zachwytem nad tymi osobami. Też tą wiernością w przyjaźniach, o których tak pięknie mówi w swojej książce. A co pani, jeżeli mogę zapytać, zawdzięcza profesorowi? Och, zawdzięczam mu wspaniałe rozmowy, godzinę wspaniałych rozmów. Mogę powiedzieć, że w pewien sposób identyfikuję się z sceną, o której pan profesor opowiada w książce. Mianowicie mówi o tym, jak w latach 70. poznał kardynała Henri de Lubaca. I mówię, że to w czasie spotkań z nim Henri de Lubac siedział na takim drewnianym fotelu, natomiast pan profesor na takim zydelku i uczył się od niego mądrości. Więc powiedziałabym, że chociaż państwa Grygielów siedziałam na wygodniejszym niż zydelku siedzeniu, to jednak tą mądrość starałam się czerpać od pana profesora. Tak, i myślę, że my też od profesora dzięki tej książce, tej mądrości się będziemy uczyć. Ja bym jeszcze prosił panią o taką rzecz. Czy gdyby dzisiaj pani przystępowała do pracy nad książką, czy zadałaby pani jeszcze jakieś ważne pytanie profesorowi? Wydaje mi się, że tych pytań, tak według moich obliczeń, było ponad 500, więc mogę powiedzieć, że w pewien sposób swoją ciekawość zaspokoiłam. Natomiast jeżeli miałabym zadawać pytania, myślę, że zadałabym wszystkie te, które zadałam, ale ze względu na tę sytuację, w której teraz się znajdujemy, tę sytuację pandemii, która wymusza pewne postawy lęku, niepewności, samotności, z którymi nie mieliśmy do czynienia, kiedy spotykaliśmy się, to zadałabym pytanie o to, jak czy filozofia, tak jak mówił Boecjusz, niesie pocieszenie, czy jaka filozofia mogłaby nam tutaj pomóc, co nam daje nadzieję. Takie pytanie bym zadała. Bardzo dziękuję. Pani Mario, proszę się jeszcze nie rozłączać, bo weźmie pani udział w drugiej części dyskusji, którą poprowadzi profesor Dominika Żukowska-Garlińska.
A teraz prosiłbym o zabranie głosu pana profesora, zanim zadam pytania. Pan profesor prosił o zabranie głosu, więc serdecznie zapraszam. Dobry wieczór i dziękuję bardzo za wszystkie słowa, które usłyszałem, skierowane pod moim adresem. Powiedziałbym tak, te pochwały nie należą się mnie, lecz tym osobom pięknym, które spotkałem w życiu. I prawdzie, której razem z nimi szukałem i szukam nadal, mimo że większość z nich znajduje się już po tamtej stronie rzeki życia. Chciałbym tylko powiedzieć kilka słów, które może wyjaśnią lepiej tę książkę. Otóż w tej książce Żyć znaczy filozofować, mówię o prawdzie dającej człowiekowi kształt i sens, a poznawanej przez niego wtedy, kiedy jest on obecny dla drugiego człowieka, który jest obecny także dla niego. Prawda nie objawia się ludziom zamkniętym w sobie. Ona przychodzi do nich, kiedy wpadają w zachwyt jeden pięknem drugiego. Ona przychodzi do ludzi, pomiędzy którymi wydarza się miłość. Ona przychodzi do ludzi żyjących w tradycji pracowitej miłości. W pięknie człowieka objawia to, kim on jest, czyli prawda wzywająca jego oraz innych do miłości, w której i przez którą wchodzi się w tajemnicę prawdy. In veritatem, misi per caritatem, mówi święty Augustyn. Wchodzi się w prawdę tylko przez miłość. Poznanie tego, kim jest człowiek, wydarza się w tym wydarzeniu, jakim jest miłość. Prawda wydarza się w spotkaniach. Opowiadając o spotkaniach, opowiadamy o prawdzie, w której spełnia się nasze życie. Głos prawdy, której piękno wzywa do wejścia w jej domostwo, jest głosem ponadludzkim. On odzywa się w sumieniu, uświadamiając człowiekowi, że prawda nie jest jego własnością. Prawda nie należy do człowieka, lecz człowiek należy do prawdy. Ona wzywa go, a nie on ją. Do zawierzenia się, wzywa go do zawierzenia się innej osobie i do położenia nadziei w konsekwencjach tej wiary. Sumienia przerasta człowieka, wyzwala go od siebie samego. Do wielkości wskazywanej przez głos sumienia człowiek dopiero dorasta. Wielkością to jest domostwo, z którego człowiek pochodzi i do którego wraca, ponieważ należy do niego. Każde spotkanie się dwóch osób jest spotkaniem się dwóch domostw, dwóch etosów prawdy i wolności, danych każdej z tych osób na początku, w akcie stwarzania człowieka jako osobowego wyrażania się wiary, nadziei i miłości. O tym mówią słowa: stworzył Bóg człowieka mężczyzną i kobietą. Patrząc na nich, Bóg widział, że jego dzieło było bardzo dobre, czyli według języka hebrajskiego także bardzo piękne. Z
z dobrem dzieła jest człowiek tworzony mężczyzną i kobietą, powinny być zgodne wszystkie inne spotkania. W przeciwnym przypadku nie będą one ani dobre, ani piękne. Początek człowieka dopełnia się w pracy stanowiącej wielką treść uprawiania człowieczeństwa, to znaczy kultury. Colo colere znaczy uprawiać ziemię. A odmysłowo tego słowa kultum utworzono słowo kultura. Kultura więc jest pracą nad pytaniem, kim jestem. Jest walką o tę odpowiedź. Ona przychodzi do ludzi, ta odpowiedź, przychodzi do ludzi, którzy wchodząc w pracę innych, tworzą tradycję rodzinnego domostwa. Książką Żyć znaczy filozofować chciałem wyrazić wdzięczność ludziom, których obecność w moim życiu była darem, który nie rozwiał się jak mogła, mimo że większość z nich znajduje się już tam, a nie tu. Ich nieustanną obecność w moim życiu utwierdza ten, który sprawia, że bezinteresowność ludzkich spotkań nie rozpływa się w przemijających uczuciach. Do niego zatem kieruję moją wdzięczność, wyrażając ją konkretnym osobom. I w tej ponadludzkiej perspektywie myślę o ojcu i matce, o mojej rodzinie, o moich przodkach, którym jestem zawdzięczony. W tradycji zawdzięczenia buduję spotkanie z moją żoną oraz z naszymi dziećmi i z naszymi wnukami, którym ta książka jest dedykowana. Przekazując im to, co otrzymałem i biorąc od nich to, co oni wpierw otrzymali na początku, a potem także od innych ludzi. Wdzięcznością obejmuję rzesze osób innych, równie mi bliskich, których obecność powiększa mnie, dzięki czemu nie są oni tylko pięknym wspomnieniem. Przyjaźń z nimi nadal uczy mnie przyjaźni z mądrością, czyli w najgłębszym tego słowa znaczeniu uczy mnie filozofii. Spotkałem dużo ludzi obdarowujących mnie trudnym pięknem prawdy i równie trudnym pięknem dobra. Dzięki nim ci, których działania budziły we mnie niesmak, nie zdołali dotknąć mnie zbyt boleśnie. Wierzę, że nikt z nich nie chciał mnie skrzywdzić. Po latach dostrzegłem, że w każdym z tych ludzi wychodził mi naprzeciw ten, który nieustannie wydobywa dobro ze zła. Dlatego moje pytania kierowane tylko do Boga, dlaczego tak, a nie inaczej, wyrażają mu taką wdzięczność za wszystko, z jaką wiąże się przebaczenie dla bliźnich oraz prośba o to przebaczenie dla mnie samego. Ktoś powie, pięknie marzysz o powrocie do utraconego początku, ale żyjemy w świecie kształtowanym przez politykę, opartą na sile, jaką dają wiedzę i pieniądz. One nas zatrzymują w Egipcie dobrobytu, nazwanym przez ciebie ziemią wygnańców. Tak, to prawda. Ale jeżeli odrzucimy przerastające nas marzenia oraz tego, od którego one pochodzą, kto i co będzie nas chronić przed wulgarną nienawiścią i wulgarną walką klas,
grób przed brakiem sensu i wartości życia. Kto i co będzie nas bronić przed hałasem idiotów, próbujących osadzić w nicości swoje nie tyle domy, ile raczej polityczne i ekonomiczne braki. Moja opowieść nie wymierza należycie sprawiedliwości spotkanym przeze mnie osobom. Może jednak w tym lub innym słowie tej rozmowy błyśnie dla czytelnika światło, które mimo swej nikłej siły pozwoli mu dojrzeć coś z prawdy zadanej nam do pracy. Może on, czytelnik, domierzy należną człowiekowi sprawiedliwość. Na koniec chciałbym wyrazić szczególną wdzięczność pani dr Marii Zboralskiej za to, że chciała spotykać się ze mną i wspólnie pracować. Dziękuję pani profesor Dominice Żukowskiej za jej obecność dla mnie nie tylko tego wieczoru. Na ręce pani Anny Biskupskiej składam wielką podziękę dla niej oraz dla jej współpracowników z wydawnictwa Muzeum Kardynała Stefana Wyszyńskiego za trud, dzięki któremu książka ukazała się i ma tak piękny kształt. A wiadomo, że piękno kształtem miłości jest. Za nią, za tę miłość dziękuję wszystkim, którzy pomagają mi być sobą. To tyle. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Ja chyba najbardziej mi zapadło w pamięci zdanie, prawda, nie objawia się ludziom zamkniętym w sobie. Chciałbym pana zapytać o taką rzecz. W ogóle bardzo mnie w tej książce taki szczery, osobisty, czysty ton uderza, za co jestem panu wdzięczny, bo dotychczas pan profesor nie odkrywał publicznie swojej duszy, nie mówił o sobie, a jeśli mówił o sobie, jak na przykład w książce Na ścieżkach prawdy, którą kiedyś tam zrecenzowałem, to mówił pan przez Wojtyłę. A tutaj pan opowiada o sobie, o swoim życiu, o ludziach, których kocha i z którymi się przyjaźnił. Ten wątek teraz w tej pana wypowiedzi został rozwinięty. To nie znaczy, że pan dostrzegł, że pan profesor dostrzegł zazdrośnie dostępu do swojego wnętrza, bo jednak się odsłaniał. Ja w 1997 roku relagowałem taki lekcjonariusz, który jest w kościele, z biogramem pana profesora. Czy pamięta pan profesor, co mi napisał w rubryce Ulubiona sentencja? Nie pan co, ja już jestem stary. Ja też, ale ja tu jestem o tyle w dobrej sytuacji, że sobie to zanotowałem. Chociaż też zapamiętałem. Iber allen Gipfen ist Ruhe. A, tak. Ponad szczytami jest cisza, choć Stab to przetłumaczył odpocznienie. Nie wiem, czy najlepiej, ale w tym króciutkim wierszu, genialnym, liczącym tylko 23 słowa, Goethe pomyślał... No, przepraszam bardzo, Stab tłumaczy to w ten sposób. Wierzchołki wzgórz spowite w ciszę. Drzew żaden już wiew nie kołyszy. Las i ptactwo w gęstwinie. I tobie, Ninie, spocząć już czas. Tłumaczenie piękne, ale trochę ginie w nim ten wielki wymiar metafizyczny oryginału niemieckiego. No tak, to Lermontow jeszcze próbował właściwie też to rozwinąć, a to tak na marginesie. Ale wie pan co, to jest ten cytat ten z Goethego, on dużo mówi o panu. O jego ukochaniu poezji, myśleniu takim eschatologicznym, z poczuciem, z nieopuszczającą świadomością okruchości naszego życia. I chciałbym pana właśnie zapytać o rolę poezji w pana życiu, w pana myśleniu, o swojego
o poetów, którzy byli pana mistrzami, przewodnikami, już właściwie bez wymieniania nazwiska wiemy, o kogo chodzi, że to był Norwid, bo w tej wypowiedzi pan to wyraźnie powiedział. Czy mógłby pan to rozwinąć? Bo to jest fascynujące. Filozof, który odwołuje się bardzo często do poezji i w tej książce, rozmowie z panią Marią, najczęściej chyba upada nazwisko Norwida i upadają jego słowa, myśli, ale nie tylko Norwid. Tak. Wie pan, tak mi się życie potoczyło, że moje dzieciństwo i lata chłopięce przeżyte na wsi w towarzystwie mojego dziadka rolnika, a potem po powrocie z niewoli z obozu niemieckiego mojego ojca, było pełne poezji. W jakim znaczeniu? Nie wiem dlaczego, ale zauważyłem, że ludzie na wsi, zwłaszcza starsi, często opowiadają na przykład o kamieniu, który widzą przed sobą, ale opowiadają tak, że ten, kto słucha ich i wchodzi w nich samych, w ich myśl, widzi coś więcej niż kamień. Inaczej mówiąc, mi się wydaje, że ci ludzie mądrzy, którzy naprawdę żyją, oni myślą w greckim tego słowa znaczeniu symbolicznie. To znaczy, mówią o tym, co widzą, ale wskazują na to, czego nie widać, ale czego sięga ich serce, pragnienie ich serca. A myślę, że to jest istota poezji. Proza to jest zupełnie co innego. Proza to jest epika o kamieniu, a poezja to jest mówienie o kamieniu, ale wskazywanie na coś niesłychanie, nieskończenie większego. I ludzie na wsi, zwłaszcza starsi, mają ten dar. Ja nie wiem, jak się to dzieje. Myślę, że życie ich uczy poezji. Samo życie ich uczy poezji. Życie naturalne. Nieskorumpowane przez rozum kalkulujący, przez rozum interesowny, nie przez interesy, lecz przez darmowe życie. Darmowe życie dla innych, przez tę pracę na roli, z której w gruncie rzeczy nie mają nic więcej, tylko życie. Bo rola, te owoce dają im życie jeszcze, pozwalają żyć. Więc to, myślę, mnie ukształtowało, a ja potem od tego już nie potrafiłem się oderwać. Dlaczego? Bo Bóg stawiał na mojej drodze życia ludzi, którzy byli podobnie ukształtowani. Jednym z pierwszych to jest ta osoba ojca Weidla, jezuita, który był Niemiec z matki i ojca Niemcem, ale bardzo zakochany w Polsce i w polskiej literaturze, że są członek Armii Krajowej. Otóż on mnie także wprowadził trochę głębiej jeszcze w myślenie i przeżywanie świata jako czegoś, co mówi o czymś nieskończenie więcej niż ten świat. On mnie uczył czytać, wchodzić w poezję i w muzykę. Pięknie grał na skrzypcach. A potem Wojtyła to też był poeta. Biskup Pietraszko to był poeta w najgłębszym tego słowa znaczeniu. Malewska to była jedna z największych, jeden z największych myślicieli poetyckich w Polsce. Takim poetą był kardynał Caffarra.
takim poetą, w jakim znaczeniu jest także dla mnie kardynał Ratzinger, Benedykt XVI. I to wszyscy ci ludzie tylko mnie jeszcze głębiej wprowadzali w tego rodzaju myślenie. Dlatego przyznam się szczerze, że bardzo ciężko mi przychodzi, jeżeli w ogóle mi przychodzi, praca taka czysto akademicka. I właściwie mogę powiedzieć, musiałbym się zgwałcić siebie samego, żeby móc po akademicku pracować. Nie potrafię. Musiałbym się zgwałcić. Ale na szczęście nikt mnie do takiej pracy nie gwałcił, a już na pewno kardynał biskup jeszcze Wojtyła. Dlatego to było opatrznościowe, że on był dyrektorem mojego doktoratu, bo właśnie pozwolił mi myśleć w ten sposób. Nie przeszkadzał, nie tyle nie przeszkadzał, nie, owszem, jeszcze bardziej mnie inspirował i prowadził, wskazując ten kierunek, a nie inny. Myślenia. Tak bym to powiedział. Więc w takim razie, wie pan co, myśli poetycko ten, kto żyje poetycko. Żyć poetycko to znaczy ciągle marzyć, pragnąć innej, piękniejszej rzeczywistości, innej, piękniejszej osoby, czyli Boga. I dlatego myślę, że jeżeli ktoś nie współżyje z Bogiem, nigdy nie będzie poetą. Pamiętam, przyjechał książę Sihanouk kiedyś do Polski, do PRL-u jeszcze, z wizytą. I prezes chyba Jabłoński, jak się to nazywa, Państwowa Rada. Rada Państwa. Rada Państwa przedstawiał temu księciu Sihanoukowi wszystkich członków Rady. I wśród tej Rady był Zawiejski, a obok był też inny, wszystko jedno, nie powiem już nazwiska, poeta, ale z tej komunistycznej lewicy. Jabłoński przedstawia księciu Zawiejskiego, mówi, to jest katolicki poeta. A potem to także poeta, ale już nie katolicki, nie wierzący. I książę Sihanouk zwrócił się do tego poety marksistowskiego. Proszę pana, jak pan może być poetą, nie wierząc w Boga? Przecież to niemożliwe. Na to już nikt się nie odezwał, nawet Jabłoński nic nie powiedział, tylko poszli do nas, do trzeciej osoby. Pięknie. Panie profesorze, to jest poezja, a filozofia. Chciałbym właśnie też nawiązać do nie tylko wiary, ale mądrości prostych ludzi, ale zacznę od tytułu książki. Żyć znaczy filozofować. I w książce przytacza pan definicję profesora Wojtyły, że filozofia to jest myślenie w darze wiary. I w tym sensie filozofem był pana dziadek i ojciec, wiejscy gospodarze, którzy niewiele mówili, ale bardzo dużo panu przekazali właśnie, bo myśleli w darze wiary. W związku z tym mam dwa pytania. Czy w tym znaczeniu każdy może być filozofem, bo filozofia to nie tylko dziedzina wiedzy, ale postawa życiowa. Tak analogicznie do tego, co pan do poezji powiedział. I drugie pytanie, chyba trudniejsze, bo czy filozofia to tylko myślenie w darze wiary? Tak jak ten Sihanouk dziwił się, że ktoś może być poetą nie wierząc, to jednak odłączenie aspektu wiary, czy odłączenie od aspektu wiary też nie pozbawia statusu filozoficznego inne jak gdyby prądy, kierunki będące w opozycji do wiary, a religijne albo wręcz ją negujące. Czy można mówić tylko o filozofii w kontekście, pierwsze to, czy każdy może być filozofem i czy można mówić o filozofii również w kategoriach
niewiary. Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, kiedy budzi się w człowieku filozof, to znaczy przyjaciel mądrości, filosofos, przyjaciel mądrości, kiedy się budzi? Wtedy, wydaje mi się, i mówię trochę z własnego doświadczenia, człowiek staje się filozofem wtedy, kiedy staje wobec takich problemów trudnych do rozwiązania w swoim życiu, a decydujących o dalszym kierunku tego życia i kształcie tego życia. Tak wielkich i trudnych problemów, że nie potrafi im sprostać sam w własnych siłach i dlatego rzuca pytanie, najpierw tak w przestrzeń. Dlaczego? Dlaczego tak, a nie inaczej? A coraz bardziej potem to pytanie samo z siebie kieruje się w stronę nieba. I ten człowiek, tak pytający, dlaczego, jest zapatrzony w niebo, oczekując odpowiedzi w nadziei. Mhm. Otóż myślę, że w jakimś sensie trzeba doświadczenia Hioba, żeby stać się filozofem. I wtedy to myślenie wdarzy. Pytanie Hioba, dlaczego, rzucone w niebo, jest oczywiście na pierwszy rzut oka buntem. Ale coraz bardziej staje się ono prośbą. Pytanie, bezczelne pytania na początku Hioba stają się jego modlitwą. I proszę zwrócić uwagę, że kiedy jego przyjaciele, ja ich nazywam takimi nieudanymi teologami, czterech ich było, potem mówią Bogu, jakże ty z nim gadasz, przyjmujesz go, a przecież on ci bluźnił. A on, Bóg, właściwie dał kopniaka tym teologom, tym akademikom. I mówicie i proście Hioba, jeżeli on się wstawi za wami, jeżeli was włączy w swoje myślenie, dlaczego, to będziecie ocaleni. I tu ma pan też, mnie się wydaje, w jakim sensie dotykamy już drugiego pytania. Kiedy w ogóle filozofia może się stać naprawdę tą filozofią w najgłębszym tego słowa znaczeniu, tym wielkim dlaczego? I oczywiście są filozofowie, którzy powiedzą, filozofia polega na tym, że analizujemy pojęcia, nawet język. Można. To dla mnie nie jest ta pierwsza, pierwotna filozofia, z którą utożsamia się każdy człowiek. Z filozofią na przykład analityczną, o której mówię, nie utożsamia się każdy, utożsamia się kilku. Większość ludzi nawet o tym nic nie wie. Ale każdy prędzej czy później coś będzie wiedział o Hiobowym dlaczego. Czyli od tej filozofii, którą jest życie samo, jeżeli naprawdę jest życie. I na tym, wydaje mi się, polega też to przyjaźnienie się z mądrością. To w tej przestrzeni tworzonej przez pytanie dlaczego, tworzy się, wydarza się przyjaźń z prawdą. Czyli filozofia. Ciągle w nadziei, ciągle w oczekiwaniu. Ostatecznie każda przyjaźń, no, małżeństwo, synostwo, no przyjaźń z drugim człowiekiem, jest z ciągłym oczekiwaniem na spotkanie nowe, inne, większe, głębsze z tym przyjacielem. Czyli jest to ciągłe filozofowanie.
ta droga do tego głębszego spotkania z przyjacielem, z żoną, z mężem, z synem, z bratem, to jest filozofia. Niektórzy umieją o tym dużo mówić, znaczy dużo, więcej powiedzmy. Inni nie umieją. Potrafią tylko popatrzeć się na ciebie, ale w tym spojrzeniu, może we łzie, w tym oku, ten, kto wie, o co chodzi, wejdzie w sposób nieprawdopodobnie głęboki w filozofię tego człowieka. Tak. Taka pełna filozofia, wie pan, wydaje mi się, jest niewypowiedziana. Mm-hmm. Mówię w teologii, że jest teologia negatywna, nie? Że wszystko, co mówimy o Bogu, to nie jest tak, można to z góry powiedzieć, odrzucić. Czy nie tak, jest inaczej. Ja myślę, że o człowieku jest to samo. Nie mamy tylko teologii negatywnej. My mamy także antropologię negatywną. To jest filozofia. Wszystko, co już powiedzieliśmy, powiedziałem o człowieku, to nie tak, nie, to jeszcze jest inaczej. Gdybyś ty wiedział, co ja chcę powiedzieć. Gdybyś ty mnie zrozumiał. Nie mogę ci tego ułatwić słowami. Nie wiem, wejdź trochę we mnie. Patrz na mnie, no patrz, kontempluj mnie. Słuchaj mojego życia, no nie wiem, słuchaj. Zawierz się. To jest to. Tak mi się wydaje. Ale dzisiaj takiego życia, o takim życiu mało co wiemy, bo za dużo to wszystko jest podporządkowane temu kartezjańskiemu cogito volo. Myślę i chcę, bo to jest jedno i to samo. Ja tak chcę, tak ma być, tak myślę, więc tak chcę, tak chcę, więc tak myślę i tak dalej. Ale to dla mnie nie jest filozofia. To dla mnie nie jest filozofia. Tu powstają ideologie, ale to już jest inny, odrębny. Tak. Panie profesorze, żyć znaczy filozofować. Pan się odżegnuje od tego pytania, jak żyć, ale ta książka, właśnie cała książka o tym mówi. Gdzie pan dostrzega problem polegający na tym, że dzisiejszemu człowiekowi chyba trudniej żyć w harmonii z Bogiem, z naturą, z innymi ludźmi, jak jeszcze naszemu pokoleniu, czy pokoleniu urodzonemu przed wojną, tak jak pan. Więcej jest niebezpieczeń, pokus, nie ma takich mistrzów, jak pan miał. Mówi się o powszechnym upadku autorytetu. No i właśnie, jak to w tej sytuacji robi, żeby pięknie żyć? Proszę pana, trudno mi powiedzieć, dlatego że piękne życie zaczyna się od przyjęcia daru, jakim jest spotkanie drugiej pięknej osoby. Mm-hmm. Więc może trzeba by prosić o dar spotkań w naszym społeczeństwie. Wie pan co? Tak wydaje mi się, że potrącił pan o bardzo pierwotny, bardzo fundamentalny problem. Problem wolności. Tam się wydaje, że wolność to jest wtedy, kiedy ja decyduję sam o wszystkim i o sobie. Jak Adamowi w raju wydawało się, że mu wszystko wolno. I przekroczył jeden zakaz, bo Pan Bóg powiedział tak, wszystko ci wolno, Adamie. Możesz jeść ze wszystkich drzew tego roku. Wszystko ci wolno. Nie wolno ci tylko uważać siebie za Boga i postępować tak, jakbyś był Bogiem. Nie wolno ci tylko z tego jednego drzewa jeść owoców.
Wszystko inne możesz robić. Ale nie wolno ci tylko tego jednego owocu jeść. To znaczy uważać siebie za Boga. Konsekwencje są ogromne. Bo wtedy, jeżeli ja nie mogę się uważać za Boga, to ja się muszę liczyć, mówię brzydko, brzydkim językiem, muszę się liczyć z Bogiem. Muszę go słuchać, co powiedział. Muszę go słuchać. Otóż w każdym spotkaniu jest tak, że ja nagle patrząc się na tę drugą osobę, widzę, że ja nie jestem najważniejszy. Ja nie jestem boski. Ja nie jestem boski. Ja z tego jednego drzewa, które teraz spotkałem, z tego drugiego człowieka nie mogę jeść wszystkich osobów, tych owoców, które na nim rosną. I nie mogę myśleć, że wszystko, co na nim widzę i w nim widzę, zależy ode mnie. To jest problem takiego posłuszeństwa. Ja w spotkaniu odkrywam posłuszeństwo drugiej osoby, prawdzie jej bycia. Czyli ja nie decyduję o tej prawdzie i nie decyduję zatem o dobru, ani o złu. O złu. Tak bym to widział, bo tak mi się wydaje, że Pan dotknął tego pytania. Tak. Panie profesorze, bardzo, bardzo dziękuję. Ja miałbym jeszcze kilka pytań, ale osiągnęliśmy półmetek naszej dyskusji. Muszę tutaj czuwać trochę nad dyscypliną. I w tej sytuacji ja bardzo dziękuję za te odpowiedzi i chciałbym przekazać teraz taką wirtualną pałeczkę pani profesor Dominice i oddać panią Marię i pana pod opiekę właśnie pani profesor. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. No ja znowu miałabym te 500 pytań. Proszę państwa, to jest właśnie ta książka, nie wiem czy ją widać, nie widać chyba, ale bardzo gruba i bardzo zazdroszczę pani Mario, żeby pani zadała te 500 pytań, a nie ja, nie mam możliwości. I chciałam powiedzieć, że Centrum Myśli Jana Pawła II, które dzisiaj reprezentuję, objęło patronatem wydanie tej publikacji i z wielką radością to uczyniliśmy, dlatego że no, wydało nam się od początku, że to jest książka nie tylko o tym, że może każdy z nas spotkać pięknych ludzi, ale przede wszystkim o tym, że można się stać pięknym człowiekiem. Pan profesor przepięknie przez książkę nam przez różne aspekty o tym opowiada. I bardzo dziękujemy za tę pozycję, ale chciałabym pierwsze pytanie do pani Marii skierować, dlatego że to było takie hasło dialogu i rzeczywiście to jest wielkie zainteresowanie mojej instytucji i moje osobiste, bo pan profesor Stanisław Grygiel jeszcze pewnie nie wie, ale my się w naszym centrum uczymy dialogu z tekstów Karola Wojtyły i z tekstów pana profesora. Także jest tutaj pan naszym wielkim nauczycielem. Ale pani Marii udało się coś fantastycznego poprzez tę książkę, to znaczy ja jak ją czytam, widzę, że ona jest po prostu o takim doświadczeniu człowieka, ale narracja cała tej książki jest dla mnie bardzo dialogiczna. To jest takie odzwierciedlenie wielkiego dialogu, który się między państwem zadział. I pierwsze pytanie, które miałabym właśnie do pani Marii, to czy z tych rozmów i z tych postaci, o których pani usłyszała, dałoby się zbudować czy wybić jakiś element dialogu, który się powtarza albo który wydaje się pani najważniejszy, który najbardziej jakoś wszedł w pani wnętrze, a który być może obserwuje pani, że dzisiaj jego brakuje. Czy może pani mogłaby zacząć od takiego wyjaśnienia dla nas? Dziękuję. Rzeczywiście ten wymiar dialogiczny jest tutaj bardzo wyeksponowany w tej książce, nie tylko w środkowej części, kiedy pan profesor wspomina piękne postacie, z którymi się spotkał, ale też w pierwszej części, w której prezentuje historię swojego życia, czy w trzeciej, kiedy z kolei spotykamy się z jego myślą filozoficzną. Natomiast chciałabym powiedzieć o takim jednym spośród wielu wymiarów dialogu, który mnie urzekł w tej książce. Mianowicie chodzi mi o samą gotowość do dialogu. Ona jest bardzo widoczna we wszystkich postaciach, o których pan profesor mówi, zarówno
w przypadku swojej żony, pani Ludmiły, czy też biskupa Pietraszki, kardynała Karola Wojtyły, czy innych osób, także księdza Tischnera. I to przypomina mi taką historię, która dość dobrze tą gotowość do dialogu obrazuje, którą opowiedział ksiądz Tischner. Mianowicie dotyczyła ona spotkania z inną znaną postacią Krakowa, mianowicie z psychiatrą Antonim Kępińskim. Jest to człowiek, który w Krakowie jest bardzo znany. Zmarł w latach 70. Sam pogrzeb prowadził kardynał Wojtyła, co świadczy o tym, jak wielką postacią dla Krakowa był profesor Kępiński. I ksiądz Tischner bardzo wiele zawdzięczał Kępińskiemu. Uważał nawet, że Kępiński więcej wie o człowieku niż Freud, Heidegger i Levinas razem wzięci. I historia, którą chciałam opowiedzieć, jest właśnie dotyczy takiego momentu w życiu profesora Kępińskiego, kiedy on już był bardzo chory i leżał w szpitalu. I ksiądz Tischner chciał go odwiedzić. Mówię, że szedł z taką duszą na ramieniu, bo sobie myślał, co ja mu powiem. Ten człowiek wie więcej o człowieku niż my wszyscy razem wzięci. Jakimi słowami ja go mogę pocieszyć? Jak się tutaj zachować? I mówię, że wszedł do sali szpitalnej, w której znajdował się profesor Kępiński. I mówię, jak tylko profesor go zobaczył, od razu tak się ucieszył, tak się rozpromienił. I ksiądz Tischner nie zdążył, tak sobie myśli, że nic nie powiedziałem. A w tym momencie profesor Kępiński mówi, wiesz, ty masz taką uzdrawiającą gębę. I ksiądz Tischner później skomentował to, że i w tym momencie już nie musiałam się martwić, co ja mam powiedzieć. Wystarczy, żebym tylko gębę pokazał. I to wydaje mi się, że właśnie jest taki obraz tej gotowości do dialogu, której nam nieraz brakuje, że my może mamy zbyt wielkie oczekiwania wobec dialogu. Może liczymy na to, że ten dialog ma zmienić kogoś. Ktoś ma może przyjąć nasz punkt widzenia, a czasami po prostu wystarczy, jak tutaj powiedział Tischner, tą gębę pokazać. I to wydaje mi się, że też w historiach tych osób, o których pan profesor tak z taką wdzięcznością i z takim zachwytem opowiada w książce, to też jest bardzo, bardzo widoczne. Mhm. Czyli panie profesorze, a to teraz chciałam pana zapytać również o dialog, dlatego że w którymś z pana artykułów przeczytałam takie zdanie, które mnie urzekło i cały czas pracuje we mnie. To znaczy, że dialog potrafi ocalić człowieka. Tam używa pan takiego człowieka, ocalić od nędzy, mizeria. I też mnie bardzo interesuje ten kontekst pana spotkań z osobami, z bohaterami też tej książki. Czy w kontekście tych spotkań zechciałby pan wyjaśnić, co to znaczy to ocalenie od tej nędzy? Czy to jest tylko pojęcie takie biblijne, czy tylko teologiczne, czy filozoficzne, czy jednak może być życiowe dla nas i takie pouczające na co dzień? Nie, ja nie słyszę, przepraszam. Słyszymy. Panie profesorze, ja nie słyszę. O, teraz, bo... Proszę bardzo. Już. Otóż to pojęcie nędzy, która różni się od ubóstwa materialnego, jest pojęciem Dostojewskiego ze Zbrodni i Kary. Tam Marmie Ładow, pijaczyna, który przyjdzie swoją... No już jest. Nie. Czy wszystko dobrze. Czy tak. Bo żona mi mówi tutaj, że ona nie słyszy. Ale to już jest jej problem. Otóż ten Marnie Ładow, pijaczyna, który krzywdzi swoją córkę Sonię, wysyłając ją do zarabiania pieniędzy na ulicę, aby przez prostytucję zdobywał pieniądze potrzebne mu na wódkę i na utrzymanie jeszcze trojga dzieci, czy dwoich trojga dzieci z drugiej żony. Raz w czasie takiego pijanego zauroczenia drugą osobą, jakim jest Raskolnikow, student,
w knajpie siedzący. Mówi do tego Raskolnikowa tak: słuchaj, to jest nędza straszna, kiedy trzeba, żeby ktoś był z tobą, żeby człowiek miał iść do kogoś, a wszystkie drzwi się zatrzaskują przed tobą. Jesteś przez nikogo nie przyjmowany. Panie, to jest nędza. To jest nędza. Nie ubóstwo, jest nędza. Można, i tu z tego było widać właśnie u Dostojewskiego, że można żyć w ubóstwie, a nie w nędzy. Nie w nędzy. Przypomnę taki piękny wiersz Leśmiana, romans. Romans śpiewam, bo jestem śpiewakiem. Ona była żebraczką, a on był żebrakiem. Siedząc w majowy wieczór przed drzwiami kościoła, zajadali to chleb pieszczotą, przemieniali to chleb pieszczotą, to pieszczotą, pieszczotę chlebem. A poeta, co ich widział, zgadł, jak żyć potrzeba. Tylko brakuje mu poezji i chleba. Ewan, to jest właśnie to. Ale oprócz tej nędzy, o której mówimy, jakby pana bohaterowie jeszcze mają pewną charakterystykę, to znaczy pan... Przepraszam najmocniej, tam w tym wierszu pomyliłem. Tylko brak mu, nie, poezji, tylko brak mu miłości. Mhm. A poeta, który ich widział, zgadł, jak żyć potrzeba. Tylko brak mu miłości i chleba. Zwyczajnej kromki chleba, nic więcej. No właśnie, wydawałoby się, że to takie proste, tylko tyle potrzeba. A to nie jest właśnie proste. Dlatego ja myślę, wie pani, ja znam jednego, drugiego, bardzo bogatych ludzi. Bardzo bogatych ludzi, otoczonych najemnikami, otoczonych tymi, którzy prawią im komplementy. Bardzo interesowni, a są bardzo wielkimi nędzarzami. Żyją w nędzy. I przeżywają to tragicznie. A pieniędzy mają. No i co z tego? W nędzy bez otwarcia na drugą osobę, prawda? Tak, to oni widzą, że wszystkie drzwi serc ludzkich zamykają się przed nimi. Że nie są a jeżeli się otwierają, to nie bezinteresownie. A zatem nie otwierają się serca, tylko się wyciągają ręce, a to jest co innego. O co? Ale teraz jeszcze trudniejsze, panie profesorze, bo znowu w pana książce, kiedy pan opisuje, czy spotkania z kardynałem Ratzingerem, czy z Wojtyłą, czy z Tischnerem, czy z biskupem Pietraszko, to też mnie ujęło, że bardzo często charakteryzuje pan te osoby jako bardzo skromne, pokorne. No i to są dzisiaj takie cechy niepopularne. Nie chcemy być pokorni, skromni. Oni byli bardzo pokorni, ale nie w tym znaczeniu, żeby byli czyimś, czy pachołkami innych ludzi. To nie, oni nie byli pachołkami. Byli pokornymi wobec prawdy człowieka i w imię tej prawdy pokornie byli nawet w stanie powiedzieć drugiemu człowiekowi: słuchaj, uważaj, bo gadasz totalne głupstwo. No ktoś by mógł powiedzieć, no jaka pokora? Powiedzieć tak drugiemu, że gadasz głupstwo. Nie, to trzeba wielkiej pokory, proszę pani, żeby móc powiedzieć drugiemu prawdę. Prawdę. Pokora to jest prawda, mówiła święta Teresa z Awizji. I oni wszyscy byli tacy, oni żyli w prawdzie. I dlatego byli wolni, mogli mówić wszystko, co należało powiedzieć innym ludziom. Tylko czy to pana zdaniem rodzi się z pracy nad sobą? Czy to jest jakaś taka integralność, właśnie praca nad sobą i doświadczania tych spotkań, pięknych spotkań, o których pan mówi z drugim człowiekiem, tej otwartości? To jest integralne.
Ja przyznam się pani, że ja nie bardzo wiem, co to znaczy praca nad sobą, bo ja nigdy nie pracowałem nad sobą. Nie wiem, co to znaczy. Nie wiem. Ja po prostu żyłem. Od jednego problemu do drugiego, od jednego człowieka do drugiego. I co trzeba było, to robiłem. Pisałem to, o co mnie prosili. Nigdy nie wymyślałem jakichś tam swoich rzeczy. No i też pani Mariusza pytała, no więc właśnie, wszystko było w dialogu. Wszystko było w dialogu. Więc ja nie wiem, co to znaczy pracować nad sobą. I tak trochę zaczynam rozumieć może, co to znaczy żyć. Żyć. Żyć w obliczu prawdy. To jest wolność. Zaczynam rozumieć, co to znaczy być wolnym. To znaczy, zaczynam rozumieć, że być zobowiązanym, to znaczy być wolnym. Jeżeli ja nie mogę powiedzieć, że 2 razy 2 jest 4, ja jestem niewolny. Ktoś mnie zmusza do tego. Albo głupi umysł mój, albo ktoś z tyłu przystawił mi nóż. I grozi mi, że muszę powiedzieć, że jest 5. Tak samo w moralności. Kiedy nie pewnie, może nie powinienem tego mówić, ale kiedy widzę tak nieraz na ulicach, na zachodzie, w Polsce, młodych ludzi krzyczących, że aborcja jest okej, pytam się, kto was zmusza do tego, żeby powiedzieć, że 2 razy 2 jest 4? Kto? Czy wy jesteście w waszym umyśle i sercu tak jeszcze nierozwinięci, że wam się to mówi? Czy ktoś was do tego zmusza? Wy nie jesteście wolni. Wy nie jesteście wolni. Więc wie pani, kiedyś ktoś zapytał się Jana Pawła II, że to już tyle razy powtarzam, znacie to. Gdyby Pismo Święte miało być zniszczone całe, a Ojciec Święty miał możliwość uratowania jednego zdania z całego Pisma Świętego, to które zdanie by uratował? Bez pytania, bez namyślania. Ojciec Święty mówi, prawda was wyzwoli. Z tego wszystko wynika. I powoli, jeżeli idziesz w tym kierunku, jeżeli się ciągle pytasz o tę prawdę, pytasz prosząco, modlitewnie, to niekiedy osiągniesz je, ile ją spotkasz, bo ona się przybliży, ona ciągle nadchodzi. Gdyby nie nadchodziła, nasze pytanie nie miałoby żadnego sensu i byłoby wręcz niemożliwe. Sam fakt, że ja mogę się zapytać dlaczego, dowodzi, że prawda nadchodzi, że muszę czekać. Czuwajcie i pytajcie się, módlcie się. To jest filozofia. Otóż, no, tak bym to widział. Nie wiem, czy ja odpowiadam. Tak, oczywiście. Ale to mnie, panie profesorze, teraz natchnęło, żeby panią Marię zapytać, ponieważ to pani zadawała dużo pytań panu profesorowi i we wstępie do książki pani coś takiego też bardzo interesującego napisała, że to było spotkanie położone na fundamencie Fides et Ratio, ale też, że pani doświadczyła tak naprawdę tego pojęcia antropologii adekwatnej. To jest trudne, bo to Wojtyła posługiwał, tak nazywamy jego antropologię. To jest taka kategoria naukowa pojęcia, ale pani Mario, chciałam zapytać, co to dla pani znaczy, bo to jest bardzo ciekawe, że tak pani zaczyna swój wstęp do książki. No, próbowałam słowami nazwać to doświadczenie rozmów z panem profesorem i to doświadczenie tej zaszczytnej dla mnie znajomości z panem Grygielem i z panem Miłą. No, użyłam właśnie tego terminu, który Jan Paweł II
wprowadził w swojej teologii ciała, antropologii adekwatnej, którą sam definiował jako to, co istotowo ludzkie, czyli to, co przynależy do człowieka, a nie do innych bytów. I tymi różnymi wymiarami antropologii adekwatnej, myślę, że tutaj przez tą godzinę, którą już słyszymy pana profesora, możemy uchwycić te elementy. Z pewnością tym, co najbardziej ja doświadczyłam osobiście, ale co też tutaj wypływa z tych słów, które pan profesor mówi, jest doświadczenie daru. Bycia darem dla drugiej osoby. To jest bardzo też zarówno, powiedziałabym, drgielowe, czyli takie, czym kieruje się pan profesor w byciu dla drugiej osoby, ale też jest to łakomowe. Nie zapominajmy, że najczęstszym cytatem Soboru Watykańskiego II, jakie cytował Jan Paweł II, jest właśnie to z Gaudium et Spes, który mówi o tym, że człowiek jest jedynym stworzeniem na ziemi, który nie może odnaleźć się inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z samego siebie. I pan profesor tutaj właśnie jawi się jako ten, który potrafi, można powiedzieć, dawać, być darem, bo czym innym jest chcieć dobra dla drugiej osoby, a czym innym jest być darem. I pan profesor jest tutaj właśnie tym darem i takim był zawsze dla mnie, taką osobą, zarówno w Rzymie, jak kiedy się poznaliśmy, jak i w Krakowie, kiedy prowadziliśmy te długie rozmowy. I też tutaj ten wątek, który wypłynął, chciałabym podkreślić, o którym pan profesor mówi, o tym, o tej, nazwalibyśmy to krytyce utylitaryzmu, czyli nie traktowania drugiego człowieka jako przedmiotu, tylko jako podmiotu. Muszę powiedzieć, że to jest piękne doświadczenie rozmów z panem profesorem, czy w ogóle bycia z panem profesorem i z panią Ludmiłą, które polega na tym, że naprawdę człowiek czuje tą wielką bezinteresowność tych osób, że nie ma tutaj tego charakteru właśnie utylitarnego. Człowiek nie czuje się, że jest użyty, chociaż mógłby się czuć w taki sposób, bo to jednak była rozmowa, która miała ukończyć się książką. Można by pomyśleć, że jakiś interes tutaj w cudzysłowie jest, ale tego absolutnie nie było. I to było piękne i za to bardzo dziękuję panu profesorowi. Ale powiedziała pani, że ten dar to jest zarówno krygielowy, jak i tytułowy. Tak. I dlatego chciałam zapytać, no ponieważ wiemy, że pan profesor był jej uczniem Wojtyły, potem jego współpracownikiem i przyjacielem. I zastanawia mnie, i myślę, że to z punktu widzenia też Centrum Myśli Jana Pawła II jest ważne, jaki obraz Wojtyły Jana Pawła II wyłania się dla pani osobiście z tych rozmów z panem profesorem? To bardzo ciekawe pytanie. Jak możemy łatwiej zrozumieć Wojtyłę, czy jak pani lepiej rozumie Wojtyłę dzięki tym rozmowom? Powiedziałabym tak. Kiedy pisałam doktorat z myśli Karola Wojtyły, byłam zafascynowana jego książkami, jego publikacjami. Krótko mówiąc, byłam zafascynowana jego myślą. Natomiast dzięki rozmowom z panem profesorem, czy też dzięki czytaniu książek innych osób, które miały bezpośredni kontakt z Karolem Wojtyłem, z Janem Pawłem II, doświadczyłam wielkości tej osoby. Nie tylko wielkości jego jako papieża, jako namiestnika chrystusowego, jako przywódcy Kościoła, jako może wielkiego rodaka, tylko jako wielkiego, naprawdę wielkiego człowieka w swoim takim, no właśnie tym człowieczeństwie przede wszystkim, który jest wierny swoim przyjaźniom. To, że pan profesor pisał doktorat u Wojtyły, a potem całe życie jakby Wojtyła towarzyszył zarówno panu profesorowi, jak i jego rodzinie, bo przecież również dzieciom, interesował się dziećmi. To są te wszystkie wątki, które z różnych stron słyszeliśmy, ale tutaj to też bardzo w tej książce wybrzmiało i to jest urzekające. I myślę, że dla mnie, jakbym miała też jednym słowem określić tutaj tą charakterystykę Wojtyły, która wysuwa mi się z tej książki, z moich wcześniejszych lektur, to jest przede wszystkim integracja. Że Karol Wojtyła był osobą zintegrowaną, że mówił to samo, co czynił. I właśnie w tych kontaktach takich ze światem zewnętrznych, które mogliśmy oglądać może przez transmisje telewizyjne, czy będąc uczestnikiem jakichś pielgrzymek licznych, To był jakby jeden wymiar, natomiast z bliska ta osoba była dokładnie taka sama i to mi strasznie się podobało i strasznie mi to imponuje. Natomiast jeszcze taki drugi wątek, który zawdzięczam już osobiście panu profesorowi w spojrzeniu na Wojtyłę, to jest docenienie niewątpliwie poezji.
Karola Wojtyły, ponieważ wiadomo, że w teologii może różne jest podejście do tych tekstów poetyckich Karola Wojtyły, czym innym jest nauczanie Jana Pawła II, czym innym są książki filozoficzne Karola Wojtyły. I tutaj wydaje mi się, że naukowcy jakoś nie mają problemu z tym przyjęciem tych tekstów, natomiast zachwycić się poezją Wojtyły i docenić jakby jej wielkość, to już myślę, że z tym wiele osób ma problem i bardzo dziękuję panu profesorowi, że zwrócił na ten wątek uwagę i nawet zaskoczył mnie tym stwierdzeniem, że dla niego Karol Wojtyła jest bardziej poetą niż filozofem. To było dla mnie absolutnie rewolucyjna myśl, która zmieniła też moje spojrzenie na postać, którą uwielbiam. No właśnie jedna z badaczek też, która z nami współpracuje, też właśnie zadaje takie pytanie, czy nie, przypadkiem nie za mało myślimy o tym, że jakie to ma dla nas znaczenie, że to poeta został papieżem, że tego wątku w ogóle nie rozbudowujemy. Pani Mario, ja na ten moment dziękuję, a panie profesorze jeszcze, no miałabym takie pytanie kontynuujące, bo z pana z tej książki bardzo wyraźnie widać, że filozofia Wojtyły jest dla pana jak najbardziej praktyczna. Nie empiryczny, ale praktyczny, ale nie w duchu przecież całej filozofii materialistycznej i takiego doświadczenia praktycznego. I moje pytanie, na czym polega istota tej filozofii Wojtyły? Jakby pan mógł też przekazać nam, mamy tutaj czasu, ale przekazać nam, jak pan widzi Wojtyłę jako filozofa właśnie praktycznego? Wie pani, przed chwilą powiedziałem tak, że wartość polega na tym, że ja mogę, mam możliwość, nikt mi nie przeszkadza w głoszeniu prawdy, że na przykład 4 plus 4 to jest 8, a nie 10. Tak samo w sferze antropologii, że człowiek to jest taki, tak prawnie, tak marzy. W sferze etyki, że tak, a nie inaczej powinien postępować. Otóż, kiedy matematyk zastanawia się nad równaniami, tymi właśnie 2 plus 2 to jest 4, a filozof, antropolog, ciągle zadaje sobie pytanie, dlaczego tak, a nie inaczej? Dlaczego ja doświadczam człowieka tak, a nie inaczej? Dlaczego człowiek tak, a nie inaczej kończy swoje życie? Dlaczego tak je poczyna? I tak dalej, i tak dalej. Otóż wszędzie mamy do czynienia najpierw z pewną, nazwijmy to w cudzysłowie, teorią. Może w greckim tego słowa znaczeniu teorią, to znaczy kontemplacją, oglądaniem prawdy. To nie jest jeszcze praxis. To nie jest praktyka. To jest raczej to, co Arystoteles nazywa pojejne, czynieniem czegoś. Stąd poezja. Ojej, ale nie pratej, działanie, praksis. Otóż ta kontemplacja prawdy 4 plus 4 dają 10, a człowieka należy szanować, owszem, czcić od pierwszego momentu życia do ostatniej chwili. Oglądanie tej teorii greckiej, oglądanie, kontemplacja tej prawdy ma przecież jakieś praktyczne konsekwencje. Zarówno w matematyce, 2 plus 2 są 4, jak i tu. Otóż myślę, że kontemplacja decyduje, wskazuje, coś mówi o tym, jaka powinna być praksis. Że nie 2 plus 2 jest 5, bo dojdzie do kompletnego chaosu. Że nie aborcja, bo dojdziesz do kompletnego chaosu.
ale to nie teoria i większość głosująca decyduje o tym, co ma być, lecz decyduje o tym kontemplacja tej prawdy. Kontemplacja prawdy. Dlatego zawsze tak jakby ktoś ukłuł w głowę i w serce, kiedy słyszę, że należy poddać głosowaniu prawdę. No jeżeli poddajemy pod głosowanie prawdy o człowieku, to poddajmy prawdę głosowaniu także matematyki, równania matematyczne. Poddajmy to pod głosowanie konsekwentnie. My decydujemy o prawdzie, a nie prawda o nas. Prawda jest naszą własnością. Mnie się tak chce, więc tak ma być i tak jest. I to jest prawda, co się chce, a nie to, czego powinien chcieć. Tak bym to widział, że dzisiaj my żyjemy w świecie definiowanym, determinowanym przez marksistowską zasadę, że praksis decyduje o prawdzie, nie prawda o praksis. My jesteśmy bogami, a więc ze wszystkich drzew możemy jeść owoce. Nawet z tego jednego, które ma boski charakter. My jesteśmy po prostu bogami. Taką filozofię uprawiał Sartre. I prowadził życie, nędzne, straszne. Nie, ja nie mam na to słowa, nie, bo tak mi się to nie podoba. Ale przed śmiercią, kiedy już był ślepy i kiedy czytano mu książki, kiedy on nie mógł już czytać, on udzielił wywiadu jednemu z pism angielskich. To się ukazało po śmierci, ale było bardzo, bardzo wyciszone przez sartrystów, bo to się po prostu nie zgadzało, psuło im ich myślenie, ich życie. Integralne nie było. Proszę? Integralne nie było. Tak, otóż w tym wywiadzie Sartre mówi tak. Uważałem, że jestem Bogiem i tak chciałem żyć i tak myślałem. Teraz, kiedy jestem stary i widzę swoje nieudolności, widzę, że się pomyliłem całkowicie. Ale dziś już jest za późno, żebym zaczął na nowo i poprawił to, co zepsułem. Wie pani, no, prawdziwy filozof powiem jeszcze w ostatnim momencie mogę rzucić w niego pytanie, dlaczego? Modlitwa na pytanie. I miejmy nadzieję. A tu już w takiej filozofii nie ma nadziei. I dlatego, wie pani, w naszym społeczeństwie nadzieja zanika, ginie. A jeżeli zanika nadzieja, no to ludzie będą się chcieli już zabijać. Eutanazja, porcja, to wszystko. To jest zbyt. Nie ma nadziei. Nie ma nadziei. Więc po co żyć? I to już starzy poeci greccy wiedzieli. Jeden z nich pisał, najszczęśliwszy jest z ludzi jest ten, który się nie narodził. A potem ten, który zaraz umarł. Bo go jakoś tam usunięto. Na szczęście mamy jeszcze Wojtyłę i teksty pana profesora, i jeszcze ta nadzieja jest. Myślę, że są ludzie, tylko ci wielcy, piękni ludzie, piękne osoby, one nie są hałaśliwe. Pokorne właśnie. Tak, one żyją w prawdzie, a prawda nie lubi tłoku tłumów na ulicach. Bardzo dziękuję. Prawda tego nie lubi. Prawda lubi zaciszne miejsca kontemplacyjne. Dlatego myślę, że dotum na te tłumy wulgarne powinno być powstawanie
tych klasztorów kontemplacyjnych, tej ciszy kontemplacyjnej nam potrzeba. Bez niej my w tym hałaśliwym chaosie, w tym obscenicznym wykrzykiwaniu głupot, my stracimy orientację. Stracimy orientację. I kto wie, czy nie trzeba będzie przechodzić tak jak Dante przeszedł, przez piekło, potem przez czyściec. Dopiero, no może to taka będzie droga odrodzenia się naszego. Ale to zaczyna się od tego czym? Spotkaniem. Tak. Spotkaniem tego z poetą, z Wergiliuszem, z kobietą, z pięknym człowieka, jakim go uosobieniem jest piękną kobietę. To jest Dante. Być może, że to jest nasza droga odrodzenia dzisiaj. Tak. Panie profesorze, bardzo, bardzo dziękuję panu i pani Marii. Jeszcze raz zachęcamy do sięgnięcia po książkę, bo myślę, że tych pytań jeszcze można by dużo mnożyć. I wiem, być może są jeszcze jakieś pytania, panie Grzegorzu, panie dyrektorze, to ja są chwileczkę naszych gości. Właśnie, jest sporo pytań. Jeżeli pan profesor jeszcze ma cierpliwość i siły, to proszę pozostać z nami. No. Pan Robert Walkowski, to właśnie nie pytanie, tylko spostrzeżenie. Panie profesorze, krótko mówiąc, tylko to jest w życiu ważne. Poezja i dobroć. Norwid. Tak. No i tenże pan jeszcze dalej pyta, no to chyba jest odpowiedź na kolejną audycję, kolejne spotkanie online. Jak scharakteryzuje pan profesor wielkich poetów? Szekspir, Goethe. Katarzyna Dybeł. Filozofia zaczyna się od pytania dlaczego, a od jakiego pytania zaczyna się poezja? Cieszę się, że znów widzimy i słyszymy pana profesora. Słowa, które karmią. I Justyna Majewska. Przyjaciele mądrości codziennie szukają odpowiedzi na wielkie pytania. Skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy? Co należy zrobić, aby społeczeństwo znowu zadawało sobie te pytania? Panie profesorze, chociaż prosiłbym o próbę odpowiedzi na te dwa pytania. Co należy zrobić, aby społeczeństwo znowu zadawało sobie te pytania? I od jakiego pytania zaczyna się poezja? Tak. Przyjaźń mądrości zaczyna się od pytania, dlaczego ja muszę umrzeć. Czy idę do innego świata, czy do nicości? I to jest fundamentalne pytanie mnie, filozofii. Poezja dla mnie zaczyna się wtedy, ale to także jest i w filozofii, bo filozofia, ta pierwsza filozofia, ta filozofia pytania dlaczego, jest także najgłębszym tego tłumaczeniu poezją. Oczywiście nie chodzi o pisanie tego rymowania słów, nie, tylko o myślenie poetyckie. Otóż poezja zaczyna się także od pytania dlaczego, ale od takiego pytania. Dlaczego ta osoba, która jest tak piękna, że mnie zachwyca, że jestem rozmiłowany w jej pięknie. Dlaczego ona przeginie? To jest także to filozofia. Proszę, Kazimierz Wierzyński bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, mówi tak, że śmierć, miłość i śmierć to są dwie siostry. Miłość i śmierć, w jednym z wierszy. No ale miłość i śmierć to są te dwie siostry, które także rodzą filozofię. Więc to trudno rozgraniczyć. Ja, kiedy czytam na przykład jakiś wiersz Leśmiana, Norwida, ale powiedzmy Leśmiana, który był niewierzącym człowiekiem, popełnił samobójstwo, to w jednym krótkim wierszu, to może być
10. Wiesz, 10 takich linijek. Więcej znajduję prawdy o człowieku niż w kilkuset stronicowym tomie akademickiej filozofii. Po prostu, tak, oczywiście przepraszam, to nie jest tak, ale może coś pokażę, jak ja to myślę. Filozofia, poezja nie jest rozgadana. Filozof czasem się rozgaduje. I dlatego w tym rozgadaniu zatraca się to, co chciał powiedzieć. A poeta nie. Poeta od razu w samo sedno rzeczy. Jeżeli jest poetą, bo wielu pisze wiersze, ale nie są poezja, a poetami. To ja nie mówię o tych ludziach. Ja mówię o poetach. Otóż powiedziałem, że Leśmian był ateuszem, a miał takie wyczucie metafizyczne tej inności, innego świata. No, ale spierał się z Bogiem jednak też. No spierał się, oczywiście. Taki wiersz Dziewczyna albo Pan Błyszczyński. No, Pan Błyszczyński to jest cała filozofia. Spotkanie z pięknem dziewczyny w ogrodzie. Pojawiła się nistonizową jak czysty dar. A była tak piękna, że wszystko w niej było tylko do całowania. I ona znikła. I pozostał smutny w tym ogrodzie Pan Błyszczyński. Tylko on. Ten Bóg nawet zniknął. No to jest poezja Pan Błyszczyński, ale to jest filozofia. Dziewczyna, ten mur, który rozbijają jej bracia. A za nim, bo jakiś głos się stamtąd wydobywa i przychodzi. Potem okazuje się, że nikt tam nie stoi, nikt nie krzyczy. Był tylko głos i nic prócz głosu. I znowu Leśmian mówi, więc nie drwij z tego nieba, bo ono nie drwi z ciebie. Coś cię woła, no. Myśl, szukaj dalej. Otóż, wie pan, on był ateuszem. Ja nie wiem, czy Goethe wierzył. Tam, no na pewno był wychowany w protestantyzmie, ale z jego wiarą, nie wiem, nie potrafię powiedzieć. Ale wyczucie metafizyczne to on miał. No właśnie, ta perełka, überall Gipfel ist Ruhm. Tak. Albo Faust. Ja Faust czytam bez przerwy. Mam go nie koło siebie. I zawsze coś nowego znajduję. Zawsze mnie coś uderza. Na każdą sytuację. To jest książka, która blisko jest psalmów dla mnie. Księgi Hioba. Bo to jest jakaś księga Hioba. Tylko, że w Faustie Hiobem jest Małgorzata. Więc, a propos, nie wiem, czy państwo wiecie, znacie historię powstania tego wiersza, tego Überall Gipfel ist Ruhm. Otóż on napisał to mając chyba 20 parę, 30 lat. Na ścianie, tak. Na ścianie w schronisku, w górach. I rok przed śmiercią, po latach, po 50 latach, poszedł tam szukać, czy to jeszcze znalazł. I znalazł ten wiersz wypisany na ścianie. I rok przed śmiercią, powtarzam, odnalazł. I co zrobił? Tylko zapłakał. Ale tu jeszcze, on jeszcze powiedział, panie profesorze, bo tam jest ta fraza, zamilkniesz i ty. I on pokiwał głową i powiedział, tak, ja zamilkniesz i ty. Tak. Ty, no właśnie. Tak. Wartenur. Wartenur. Ja. I to jest, tego nie, na przykład, Staw nie oddaje dobrze, bo niemieckie słowo ruhen, ono się kojarzy także z tym wiecznym spoczynkiem, bo na cmentarzach to mamy hier ruhen, tu spoczywa. Nie? To nie jest tylko pokój albo cisza. No tak, ale to jest coś więcej w języku niemieckim. A się wiąże także, te szczyty wiążą się z cmentarza. Na każdym grobie jest ten spokój, ten ruch.
Nie wiem, czy Państwo, nie wiem, czy mogę opowiedzieć historyjkę. Pierwszą wojnę światową w jednym z sądów na Górnym Śląsku. Jakiegoś tam górala, jakiegoś tam Ślązaka za coś. Ale on nie umiał po niemiecku, więc drugi Ślązak tłumaczył. No i ten odpowiadał coś takiego bardzo kromnego, ten winowajca. I sędzia mówi, er hat eine cynische Ruhe. Ten człowiek ma taki cyniczny spokój, nie? Eine cynische Ruhe. No i tłumacz, drugi Ślązak tłumaczy. I to pan sędzia powiedział, co wy macie cynową Ruhe. Tak. Takie są skojarzenia także u filozofów wiejskich z wielkimi tekstami. Panie profesorze, a to pytanie Justyny Majewskiej, co należy zrobić, aby społeczeństwo znowu zadawało sobie wielkie pytania, skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy. Czy można w ogóle coś tutaj zrobić, skoro praksis teraz zwycięża nad wszelkimi sprawami duchowymi, egzystencjalnymi, takimi filozoficznym? Ja myślę tak. Pytanie, dlaczego jest łaską? Choroba dla Hioba była łaską. O tym, że jest przekleństwem, myślała jego żona i radziła mu popełnić samobójstwo. A on mówi, głupio gadasz, moja kobieto, moja żona. To nie tak jest. Nie rozumiesz tego. Otóż, czy Hiob coś robił, żeby zacząć filozofować? Nic nie robił. Żył, ale stawiał czoło wydarzeniom, które się na niego waliły. Myślę, że powinniśmy sobie nawzajem pomagać, stawiać to pytanie w trudnych sytuacjach, na przykład w obliczu śmierci, a choćby teraz w obliczu pandemii. Wyszła niedawno książka twórcy tego, nazwijmy to tak, pomysłodawcy dla tych zebrań w Davos, ten forum ekonomiczne światowe. To jest Niemiec z pochodzenia, profesor w Genewie, emeryt Klaus Schwab. No i on tam przy okazji pandemii maluje, nakreśla społeczeństwo przyszłości, jakie powinno być. Przerażający obraz, gorzej niż Orwella 1984. Że takich powinno być. To jest po prostu w takiej czysto naukowej, w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, że praksis decyduje o prawdzie, nazistowskie myślenie o człowieku i komunistyczne, i nazistowskie myślenie o człowieku i o społeczeństwie. Można tak, ale myślę, że można inaczej patrzeć na dar pandemii. Ja bardzo przepraszam, że mówię to dar pandemii. Ale wszystko, co się wydarza, jest darem. Jest darem. I gdyby teraz powstawały jakieś takie ośrodki kontemplacji, gdyby się spotkał człowiek kontemplujący z drugim i potrafił obudzić, nie wiem jak, spojrzenie, jednym słowem, to pytanie dlaczego? O co w tym wszystkim chodzi? Może takie byłoby zbawienie tego świata. Bo wie pan co, jeżeli my zaczniemy myśleć naukowo, co robić,
żeby wyjść, żeby uratować świat, to już jesteśmy przegrani. Bo nasze robienie to będzie narzucanie rzeczywistości naszej prawdy. Ja kiedy nieraz rozmawiałem z księżmi i miałem pytanie, to co robić jako duszpasterze, co mamy robić, żeby tak, a nie inaczej było. To dostawałem gęsiej skórki. Co robić? Nie wiem, co macie robić. Macie być według prawdy. A co robić? No? To, że ty dasz drugiemu kromkę chleba, jednemu to jeszcze nie jest czyn duszpasterski, który doprowadzi do zbawienia. To nie o to chodzi. Bądź z tymi ludźmi i bądź tym, kim jesteś. Czuwaj z nimi i staraj się coś otrzymać od tego drugiego człowieka. I dziękuj mu, że otrzymujesz coś od drugiego człowieka. Tak. Dopiero wtedy można coś mówić o jakiejś zmianie. Po prostu w społeczeństwie naszym brakuje już tych wielkich spotkań. Tych wielkich spotkań. To tak. Tego bycia obecnymi jedni dla drugich. Nie, nie mamy czasu. Po prostu nie zamykać się. No, to by była jakaś metodologiczna może wskazówka, ale to w cudzysłowie. Nie ma żadnej metodologii w byciu obecnym do innego. Tak. Nie mogę się, jakby mi się zapytała ktoś, jak ty jesteś, jaka jest twoja metoda obecności dla żony, no to ja bym się zaczął śmiać. No. Ja nie chcę jakoś krytykować tego rodzaju pytań, nie. Tylko staram się skierować to pytanie w stronę bycia człowiekiem, żebym ja był kim jestem, kim ma być. I to jest wszystko. Ja muszę od siebie zacząć. Jak się pytał ktoś Matki Teresy, co zrobić, żeby uratować, no, odsadzić czy zmienić Kościół. No, ona mówi, no to trzeba, niech pan zmieni siebie, a ja siebie. No, to jest wszystko. Tak. Drodzy Państwo, przekroczyliśmy, nawet nie orientując się za bardzo w upływie płynącego czasu, przekroczyliśmy znacznie półtorej godziny naszego spotkania. Niestety muszę już je zakończyć. Tutaj został przywołany Sartre i jego jednym z największych osiągnięć to było odkrycie, że człowiek jest swoistym projektem, który dopiero ma się zrealizować. Już wcześniej Heidegger podobne sformułowanie wyraził. Niech to zostanie też takim zadaniem dla nas. Pan profesor mówił o nikłej sile takich książek jak ta. Ale myślę, że głos takich ludzi jak pan, profesor, ludzi pięknego ducha nie może zamilknąć. Życzmy sobie, żeby nie brakło nam i miłości, i chleba. Niech drzwi się przed nami i przed innymi ludźmi nie zatrzaskują. Bądźmy dla siebie darem, tak jak podczas tego spotkania byliśmy. Mam osobiste, absolutne przekonanie o tym. Drodzy Państwo, żyć znaczy filozofować. Książka, wywiad rzeka z profesorem Stanisławem Grygielem. Można ją zamówić na stronie internetowej MT514, czyli Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Bardzo, 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 bardzo dziękuję Państwu. Dziękuję pani doktor Marii Zboralskiej. Dziękuję profesor Dominice Żukowskiej-Gardzińskiej. Dziękuję bardzo, bardzo najgoręcej panu profesorowi Stanisławowi Grygielowi i pozdrawiamy również panią Ludmiłę Grygiel. Do zobaczenia, drodzy państwo, może na kolejnej dyskusji. Oby. Do zobaczenia. Ja też dziękuję wszystkim za cierpliwość. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Marysiu, do widzenia. Pani Dominiko, do widzenia. Pani do widzenia.
Dzięki. Pięknie. Już nie jesteśmy. Jesteśmy jeszcze na